Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Witam mojego gościa. Dzisiaj moim gościem będzie Łukasz Skiba. Wielu osobom już znany. A skoro Łukasz Skiba, to będziemy mówić o ropie. O ropie, o paliwach, o tym jak to wygląda. Witam cię Łukaszu. Cześć Paweł, witajcie drodzy widzowie. No i pierwsze słuchaj pytanie do ciebie jak to będzie wyglądać jeżeli chodzi o przyszły tydzień? Będzie taniej na stacjach, jak myślisz? Tak, jeśli chodzi o polskie paliwa i to co widzieliśmy na stacjach, to no. przez ostatnie kilka tygodni działy się niespotykane rzeczy. Z jednej strony, kiedy cena na stacjach za granicą rosła, to u nas spadała, teraz odwrotnie, kiedy na innych, na innych rynkach paliwa taniały, to u nas drożały, ale to na pewno będzie ciekawa informacja, że jeśli orden dążył do wyrównania tych wartości średnich, właśnie marsz, które. Które miał przed tą całą zawieruchą, to w piątek, jak patrzyłem, to już do tych średnich wartości się zbliżyliśmy. Więc teraz powinniśmy iść zgodnie z rynkiem. A że cena ropy w ubiegłym tygodniu, mimo tego odbicia, zakończyła się na czerwono, czyli spadkowo, to też powinno być, powinno też być trochę taniej. Z tym, że właśnie najważniejsza jest ta obserwacja, że już jakby bazując na średnich wartościach i, i różnicach względem innych rynków, tych, które są, które są jakby benchmarkiem dla polskich paliw, to już jakby wyrównaliśmy te, te wartości i powinniśmy teraz iść z szerokim rynkiem. A to może powiedz z kim się najczęściej porównujemy, tak? Jeżeli chodzi o paliwa, bo w przypadku ropy, no to oczywiście będzie inaczej, w przypadku paliw troszeczkę inaczej. Tak. No, jeśli chodzi o, o polskie paliwa i cenę hurtową Orlenu, to ona jest obliczana na, na, w stosunku, oczywiście czy w korelacji do ceny ARA, czyli cen w europejskich portach Amsterdam, Antwerpia, mhm. Rotterdam. To jest wyznacznik mhm. dla, dla europejskich no i Tu z tego, co widzieliśmy, mieliśmy troszeczkę odmienne te ceny jakiś czas temu, natomiast z tego, co mówisz, wracamy do zbliżonych cen. Skoro wracamy, jeżeli będą nadal spadki ropy, a w tym paliw, to rozumiem, że na stacjach będzie taniej. Tak, tak no, no i pamiętajcie, spędziły. że złoty się bardzo umacnia ostatnio. Mhm. Swoją drogą w ogóle polecam sprawdzić, jaka jest realna, war, realny kurs, u tego, który względem euro jest poniżej czterech, to tak dla osób, które wybierają się gdzieś na Narty do Austrii, to odczujecie większą siłę nabywczą, z tym, że no, dla eksporterów jest to tragiczna wiadomość i niestety zobaczymy, jak to. Na razie PKB zaskakuje pozytywnie, no ale to oznacza, że teraz w tym wyniku PKB. Polska musi się przestawić na wewnętrzną konsumpcję, bo ten eksport po prostu no niestety nie jest już tak konkurencyjny jak, jak do niedawna. No ale też powiedzmy, że no wzrost złotówki też zawdzięczamy częściowo nadwyżce, no bo trzy kwartały, wszyscy wiesz, tak co, co kwartał mówili ok, to tak wyjątkowo i wracamy do wartości ujemnych, jeżeli chodzi o bilans, trzy kwartały minęły no i wrzesień rekordowy, jeszcze nie mamy danych za październik tych eksportowych. No ale wygląda to bardzo dobrze. No i w związku z tym to ta złotówka też chyba mocna, jak sądzisz? Tak, no tych czynników, które pomogły polskiemu złotemu było dużo ostatnio. Po pierwsze ja też wydaje mi się, że, że postaram się odczarować pewien mit, ponieważ jest takie powszechne przekonanie, że ta reakcja wzrostowa na złotym po wyborach to wynikało z tego, że wybrano słuszną opcję. Pewnie jeśli chodzi o wycenę KPO to jasne, ale ja uważam, że to była duża ulga dla rynków, ale nie z powodu, że wygra że wygrała koalicja, tylko że nie zmaterializował się najbardziej prawdopodobny i najgorszy scenariusz dla rynków, czyli pad. Bo przecież w piątek, w sobotę, przed, przed ciszą wyborczą, przekonanie było takie, że nikt nie utworzy rządu. A dla stabilności waluty najgorszy jest najgorsza jest niestabilność, a nie to, czy wygrała jedna bądź druga opcja. No, i też powiedzmy o tych zewnętrznych czynnikach, jednak to, co się dzieje w USA ma wpływ. No i to, co dzieje się w Europie. Ale dzisiaj nie o polskim złotym, a będzie o Europie. Bo w piątek mieliśmy wzrosty na wszystkich gatunkach, natomiast czwartek no, dosyć duże spadki. No jeżeli popatrzymy, czwarty tydzień, dobrze liczę, czwarty tydzień z rzędu, spadki. My ostatnio, jak się spotykaliśmy, chyba taki scenariusz kreśliliśmy, jeżeli chodzi o Q4. Eee, mówiliśmy, że tam coś takiego może się pojawić eee, i, i moje teraz pytanie do ciebie, no, takie chyba, którego się spodziewasz. Jakie czynniki powody, powodują, że no, patrząc miesiąc do miesiąca, to w ostatnim miesiącu WTI czy Brent, minus 11, minus 12, coś takiego. I to mimo wybuchu wojny w Izraelu, to też jest ciekawe, mm -hmm. ale to pewnie też to uwzględnimy. Natomiast to, że, że finalnie ta premia polityczna została, w związku z wybuchem wojny w Izraelu została zniesiona, to pokazuje też skalę mocy podaży w tym momencie. No właśnie, żeby odpowiedzieć na pytanie, czemu ropa tak mocno spadła, to trzeba sobie odpowiedzieć dlaczego rosła w w, w przepraszam w sie, no cały, cały jakby dru, cały trzeci kwartał tak naprawdę. I zwracaliśmy uwagę u Ciebie tutaj, że jest pewien dysonans, ponieważ przede wszystkim rynek jest napędzany wiadomościami o coraz większym popycie z Chin, ale ten popyt z Chin i można pod to również podpiąć Indie, nie do końca wynikał z tego, że rośnie konsumpcja w Chinach, tylko po pierwsze z tego, że Chińczycy budowali swoje zapasy, co powinno być no, z czynnikiem teoretycznie spadkowym, ale nie w sytuacji, kiedy rośnie. Import. No, a druga sprawa to też, że ekstremalnie w szybkim tempie rósł eksport produktów z chińskich rafinerii. No i cóż, we wrześniu, jak się okazało, ten import się mocno załamał. On się odbił teraz w październiku. Ale, ale też to widać podanych z eksportu, że Chińczycy już tyle nie wysyłają produktów do, na inne rynki, pobór rafinerii ogólnie jest niższy. No i to jest jedna strona, czyli popytowa, chociaż do tej strony popytowej jeszcze można dołączyć z całą serię bardzo negatywnych danych odnośnie popytu w Stanach Zjednoczonych. Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała komunikat, że we wrześniu popyt na, na benzynę w Stanach Zjednoczonych był najgorszy od wielu wielu lat chyba najgorszy od dwóch dekad jak dobrze pamiętam jednocześnie i do Międzynarodowej Agencji Energii mam duży dystans, to o tym za chwilkę natomiast również Amerykańska Agencja Informacji o Energii, czyli ten wiodący wiodący podmiot, który publikuje dane z rynku ropy na rynek amerykański rządowa oczywiście tam również pojawiły się w danych tygodniowych bardzo mocne spadki. Tylko tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, jakość danych z rynku amerykańskiego jest, to ogólnie z rynku ropy jest najgorsza od lat. To wynika z wielu przetasowań, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, o tą ogromną, o ten ogromny czarny rynek, który funduje Rosja i, i Iran. I to widać na przykład, jak się zestawi dane tygodniowe IAJ do właśnie danych miesięcznych. Tam się te wartości mocno rozjeżdżają, więc tu jest duży znak zapytania. I jeszcze co ważne, jeśli chodzi o ten, popyt, o ten popyt na benzynę w Stanach Zjednoczonych, to dane drogowe od reszta, które pokazują właśnie natężenie ruchu drogowego w Stanach Zjednoczonych nie pokazują jakichś wielkich problemów po stronie amerykańskiej konsumpcji na benzynę. A to też o tyle jest ważne, że te dane od Rysztada koncentrują się na użytkowniku końcowym, czyli na samochodach i na kierowcach konsumentów benzyny tym końcowym konsumencie. A już było tak niedawno, że chyba na początku roku Rysztad również miał taką dywergencję w swoich prognozach popytu, a właśnie pomiędzy prognozami Międzynarodowej Agencji Energii, no i finalnie to w wakacje Międzynarodowa Agencja Energii musiała rewidować te dane w górę, a Ryszard się okazał słuszny. No dobrze, jeszcze trzeba by wspomnieć o no co właśnie się dzieje. Trąca. Sorry, Paweł, że przegrywam, ale tu właśnie muszę jeszcze da się wtrącić. Jedna rzecz, ponieważ to są rzeczy dotyczące popytu, ale okazuje się, że równie a może nawet bardziej zaskakujące są dane odnośnie podaży, ponieważ też te wzrosty na ropie napędzały, napędzały informacje, że Arabia Saudyjska tnie wydobycie, tnie wydobycie o milion baryłek dziennie, i, to, i tą decyzję utrzymała na kolejnych spotkaniach. Również Rosja zapowiedziała cięcia eksportu o 300 tysięcy i gdy zestawi się jednak dane dla całej grupy OPEC, przede wszystkim pod kątem eksportu, bo w krótkim terminie eksport nawet powiedziałbym, że jest ważniejszy od danych z produkcji, to się okaże, że OPEC wcale jakoś dużo mniej... Nie, nie wysyła na, na świat swojej ropy. Te cięcia nie były tak duże, jak spodziewał się tego rynek. I oczywiście Arabia Saudyjska wzięła na siebie. Koszt tych cięć, bo faktycznie eksport Arabii Saudyjskiej jest niższy niż w kwietniu o, z tego co pamiętam, milion baryłek dziennie, a był nawet w pewnym momencie w sierpniu niższy o 2 miliony baryłek. Rosja również się wywiązała ze swoich deklaracji cięć eksportu. Ale w tym samym czasie inne kraje sporo nadrobiły. Jeśli chodzi o produkcję, to Irak zwiększył swoją produkcję w ostatnim miesiącu o 100 tysięcy, prawie. Nigeria, Angola, masa krajów swój eksport właśnie zwiększyła. Tym samym mocno łagodząc ten cały, ten cały niepokój związany z tym, że przez te cięcia Arabii Saudyjskiej i Rosji na rynku powstanie jakiś ogromny deficyt. No właśnie, czy to nie jest trochę tak, że Arabia Saudyjska została z tymi spodniami, a wszyscy inni trochę korzystają z tej sytuacji, jak były te wysokie ceny, szczególnie Iran, tam mówiłeś, Irak, Syria, tak, możemy tutaj długo właśnie wymieniać te kraje, ale również Stany Zjednoczone, tak, które tak. gdzieś mm, są największym producentem, o tym nieco, myślę, że trzeba pamiętać. No i mówisz, że Rosja i tu taka jedna uwaga, z tego, co pamiętam, popraw mnie, to cięcia dotyczyły produkcji i tu chyba największy jest zgrzyt pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską, no bo Arabia Saudyjska rozumie to jako cięcia eksportu. Tak, to No I w, tak. i w hmm. sumie Cześć, jeszcze jedna, jedna, znaczy to, to zaraz, za, zaraz powiesz, ale chciałem, jak gdyby dokończyć tą moją myśl i, i pytanie. Czy to nie jest też tak, że teraz mieliśmy realizację tych zobowiązań troszeczkę rosyjskich? No bo jest przecież embargo Rosja od 19 września na benzynę, na diesla, złagodzone w którymś momencie, no ale Rosja nie wysyłała tych paliw, albo inaczej, oficjalnie nie wysyłała, bo wiemy, że ten szary eksport, no nadal kwitnie i cały czas te paliwa gdzieś wypływają z tej Rosji. Tak, no jeśli chodzi o, mogę Paweł pokazać parę wykresów, bo wydaje mi się, że też fajnie jakby mm -hmm. to zobrazować i sekundka, ja sobie odpalę to, tylko muszę przenieść sobie okienka, wybacz, że nie zrobiłem tylko wcześniej, już sekundka. Natomiast tak, jeśli chodzi o cięcia Rosji, to początkowo to faktycznie ta pierwsza deklaracja wyn... dotyczyła produkcji 500 tysięcy, a mhm. później dokładali 300 tysięcy eksportu. Równolegle do tej decyzji Arabii Saudyjskiej o milion baryłek produkcji. Już sekundka, bo sobie tutaj muszę, muszę się w tym mhm. odnaleźć, ale już powinno być zaraz OK. E, tu... Ale czy oni z surowej ropy wysłali mniej? Czy jednak to było w paliwach? bo tutaj Ja już ja no patrzę na surową ropę. Oczywiście. No i skąd mamy te dane? Bo tutaj Rosja teoretycznie nie publikuje, nie? Yy, to tak, jest... Kplera, to. Kpler to Rozbieżność, bo wiesz, czy bierzesz z Keplera, czy bierzesz. Tak, Kpler to oblicza. Złoteksy. Tak, zobaczcie tutaj. No to wiesz, oni liczą tankowca, więc wiesz, jak to jest. Ale widziałem, że tam jeśli chodzi o, o dywergencję między różnymi to, czyli z Keplera. Mm -hmm. Tak, no i zobaczcie, jeśli chodzi o Rosję, to zobaczcie, ono faktycznie eksport z Rosji. Jest niższy wyraźnie względem poziomów z maja, ale względem poziomów z 2022 roku to jest o ponad 500 tysięcy baryłek mniej. Oczywiście też dla osób, które nie znają tej formy wykresów, niebieska linia z tymi kwadracikami to jest rok 2023, a jednocześnie chcę Wam pokazać jedną właśnie rzecz, o której mówiłem przed sekundą, a ona jest równie ważna. Już sekundka. Ale wiesz co, ale to masz z paliwami chyba. Skundka. Wydaje mi się, bo tutaj masz ponad 5. Tak, 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 no bo to jest 5,5. Ekspo... No i właśnie też. Sekundka, to musiałbym zweryfikować, ale wydaje mi się, że to był sam krót, ale bo cięcia dotyczą, jakby nie patrzeć, produkcji, przynajmniej samej surowej ropy. Mm -hmm. Stąd duża jest. Yy... No tak, ale wiesz, jak. No dobrze, może te 300 tysięcy były w eksporcie, to ja musiałbym sprawdzić. Nie, nie no to tutaj... jestem w miarę przekonany, że to był eksport, nie produkcja. Bo ta pierwsza yy... na pewno była produkcja, tak? Więc to... Tak, tak. I teraz wrzuciłem jeszcze drugi yy, i zobaczcie sobie. Yy. Jeśli to jest, to jest eksport OPEC, plus, ale z wyłączeniem Arabii Saudyjskiej i Rosji. No i zobaczcie, mamy tak naprawdę cały czas mniej więcej te same poziomy. To jest bardzo ważne, bo właśnie uwzględniając, że cięcia produkcji w ramach OPEC, plus i przede wszystkim eksportu nie były tak wyraźne, a mamy wzrost produkcji w Brazylii, w Stanach, tak jak powiedział Paweł, rekord chociaż poczekałbym jeszcze na weryfikację bo ostatnio dane miesięczne względem tygodniowych miały rewizję trochę w dół ale tak czy inaczej ten wzrost jest widoczny no to to wszystko powoduje że mamy po prostu więcej tej ropy niż rynek się spodziewał że będzie i pod co grał przez właśnie drugi drugi i trzeci kwartał. Przede wszystkim trzeci. Mhm. To na razie z tych wykresów, to tylko jeszcze, jeszcze mam kilka, ale to zakładam, że. że za no chwilę... dobrze, czyli tak, powiedzieliśmy sobie, że w sumie, tak jak widzimy, że podaż pomimo zapowiedzi cięć, no tak naprawdę nie spadła. A jeżeli chodzi o pobyt, po, popyt, no to widzimy, że z tego co zrozumiałem, to on jakoś mocno też nie spadł. Ale są, w piątek chyba były jakieś najnowsze odczyty J.P. Morgana, i oni w tym researchu twierdzą, że jest jednak ten spadek zauważalny. Nie wiem, czy to wiesz. To problem z tymi parami. Może inaczej, że będzie, i tam przewidują nadwyżkę, no jeżeli nie będzie dodatkowych cięć faktycznych, nadwyżkę w Q1. Jak ty to oceniasz? Wiesz to przede wszystkim co do tych, co do danych odnośnie popytu. Pamiętaj, że większość modeli liczących popyt na ropę nie polega na tym, że chodzą od domu do domu i pytają, kto ile zużył ropy, no. tylko popyt na ropę liczą w zależności od podaży produktów. I to przy tak zamazanym rynku, jaki jest teraz. Jest naznaczone tyloma ryzykami, że ja jakby nie przywiązuję do tego aż tak dużej wagi, szczególnie jeśli się dotyczą jakiegoś długiego terminu. Bo cały czas zobacz, jak ile błędów zostało popełnionych przy prognozie recesji w Stanach Zjednoczonych. Są portale, które. Seryjnie, które no, seryjnie myliły się co do momentu, w którym właśnie ta recesja w Stanach Zjednoczonych nadejdzie, a że cała kość niezgody dotyczy tego, że amerykański konsument jest wybitnie odporny na wysokie stopy procentowe, no to to oczywiście silny konsument to silna konsumpcja ropy w Stanach Zjednoczonych, i tu właśnie jest całe klucz, że. No problem z, z prognozami jest o tyle, że po pierwsze jest problem z, pro, z właściwą prognozą gospodarki kierunku, a dwa z dostępnością danych z samego rynku paliw, czy, czy ropy. <toddż> <toddż> Natomiast już co ja bym spojrzał na to inaczej, bo, bo ty patrzysz z tej strony, nie? Od danych, a jeżeli byśmy popatrzyli na takie makro, gdzie moglibyśmy się spodziewać, i do tej pory te zobacz, te modele wszystkie były budowane na tych Chinach. Plus ewentualnie Indie. Czyli tam zwiększona konsumpcja, tam zwiększona produkcja. No i w 2023 to się nie sprawdziło. Już wszyscy obniżają, no bo to jak gdyby wiązało się, skąd się brały te wyceny 150-200 na ropie, bo takie prognozy przecież chodziły. Wydaje mi się, że brały się z tego, że cały czas zakładano, że te Chiny odbiją. I zakładano, że w Q4 standardowo Indie będą lepiej wyglądały. A jeżeli spojrzymy na indyjską gospodarkę, to tam owszem, nie jest źle, no ale chyba nie jest tego, co analitycy się spodziewali. Cały czas tam problem mają z tym celem inflacyjnym troszeczkę ten bank, albo inaczej, oni się bardzo boją tam tej inflacji bardzo wysoko otrzymają znowuż tam stopy. I wydaje się, że ten moment, którym oni mieli odbijać, jest, albo inaczej, odbicie jest o wiele słabsze niż to w tych wcześniejszych modelach. I teraz mamy takich dwóch graczy, bo tak, te Stany są oczywiście istotne, ale mamy i tam myślę, że może się akurat poprawić sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny i Indie, ja nie widzę w tym momencie tego odbicia, które było przewidywane. I stąd też myślę, że niektórzy rewidują prognozy na całe 2024. Czyli jeśli chodzi o Chiny, to to odbicie faktycznie było spodziewane i ono wystąpiło, tylko nie do końca z tych przyczyn, które zakładano. Czyli to odbicie wynikało z tego, że Rafinerie pobierały więcej, ale nie na potrzeby rosnącej konsumpcji wewnątrz, tak jak mówiłem, tylko na potrzeby chociażby tego, że chińskie, ym, chińskie rafinerie eksportowały ogromne no, ilości uh -huh. paliw. I jeśli chodzi o Indie, to ja widzę podobny scenariusz, i teraz chciałbym wam pokazać bardzo ciekawy wykres. I tu Paweł... było też właśnie, właśnie podobnie, nie w przypadku Indii i Chin, tak? A, a nie ma tej konsumpcji wewnątrz, tak, bo, bo o tym jak gdyby mówię. Czyli ona, ona faktycznie jest wyższa, ale nie, nie odzwierciedla tak dużych wzrostów popytu i importu na, na ropę. I teraz nie wiem, czy Paweł, o, zobacz, bo to na pewno dla ciebie będzie ciekawie. Mhm. Ja uważam, że ten niespodziewany wzrost Importu wynikał z dostępności taniej ropy rosyjskiej. Łatwo dostępnej rosyjskiej, przede wszystkim rosyjskiej, no irańskiej to w drugiej kolejności. I zobaczcie mm -hmm. na Indie, bo to jest mm -hmm. bardzo ciekawe. Zobaczcie, to jest właśnie, są tygodniowe dane od marca 2022 roku. Import ropy do Indii względem źródła. No i zobaczcie. Na czerwoną linię to jest właśnie procent udziału ropy rosyjskiej. No i zobaczcie, wraz z, wraz z ogólnym spadkiem importu w wartościach bezwzględnych spada również udział ropy rosyjskiej. Więc wydaje mi się, że właśnie po prostu to eee, był wykorzystać. Tu masz dane do sierpnia, tam tak. dane za wrzesień, duży spadek był. I tak, teraz tak. jest odbicie troszeczkę. No, znowu już chodziło o ten dyferencja. Rosjanie za dużo sobie zażądali. Za A tam pamiętajmy, że Indie są o tyle ciekawe, że oni dużo biorą w spocie, nie? Że tych, co prawda są te terminowe, ale cały czas, jeżeli chodzi o tą rosyjską ropę, bardzo dużo zależy od tej ropy spotowej. Tak, no to jest y wypełnienie tak Zobaczymy Zobaczymy. To jest do, do sierpnia, ale on pokazuje tą tendencję, szczytowy poziom i importu, i szczytowy poziom udziału Rosji. Czyli jakby nie patrzeć, po prostu Indie korzystały z okazji, że ta ropa tania rosyjska jest. Że gdyby jej nie było, do tego wzrostu wyraźnego importu też by nie było. Mm -hmm. I te, teraz zwróćmy jeszcze na jedną uwagę. W sierpniu yy, to było chyba jeszcze ponad 20 dolarów, ta różnica. A teraz ona spadła w przypadku Indii poniżej 10 dolarów, nie? I to jest chyba właśnie to, o czym mówimy. Czyli chodzi o to, że rosyjska ropa była. Znaczy, były momenty na samym początku, gdzie było nawet 30 dolarów różnicy. Ona była po prostu tańsza niż powiedzmy e, sprowadzana z Arabii Saudyjskiej, nie? Tak, I na jeszcze... tym Indie korzystały. Tak, i jeszcze przy kwestii popytu chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną ważną rzecz. Dziś tych wykresów jest dużo, ale, ale uważam, że warto. Zobaczcie, jeśli chodzi właśnie o całą retorykę, która obowiązywała przez ten wzrost na, na ropie, że zapasy są na bardzo niskich poziomach. One faktycznie spadły to jest ta żółta linia faktycznie one spadły na właśnie w tym trzecim kwartale teraz odbiły. Natomiast pamiętajcie zawsze o perspektywie. Tutaj mamy skalę od trzech. Natomiast gdyby zaczynała się skala od zera, to ten spadek by nie robił takiego wrażenia. Naprawdę zapasów jest na świecie dużo, nie pamiętam dokładnych liczb, ale w ujęciu pokrycia popytu one starczają na 80 dni i to w sytuacji Światowego zużycia, w sytuacji, kiedy od Stanów poprzez Australię wszystkie rafinerie w tym momencie by stanęły. To tak czy inaczej, całe wydobycie by stanęło. Tak czy inaczej, tych zapasów jest po prostu dużo. Te zapasy spadły, ale nie w, nie w takiej skali, jak to się próbuje pokazać. Dobrze. Ja bym jeszcze jedną rzecz uzupełnił, chyba tutaj tego na żadnych wykresach nie ma. A więc wyciekające te paliwa z Rosji w szarym eksporcie. Bo yy, i właśnie myślę, że tutaj jeszcze jest ten czynnik podażowy, którego chyba nikt do końca nie widzi, czyli to, co Rosjanie, z czego mieli problem na rynku wewnętrznym, że im tej, tych paliw brakowało, bo jednak sporo wyciekało. I dlatego ja nie jestem do końca tak pewny, czy Rosjanie ograniczyli, ten eks, wiesz o co chodzi? No, bo jeżeli im wyciekały te paliwa, one szły powiedzmy, nie wiem, na sąsiednie kraje, no to, to wtedy te sąsiednie trzeba by bardzo dokładnie porównać. Czy tam nie mieliśmy takiej sytuacji, że jednak te paliwa były pozyskiwane właśnie w sposób nielegalny z Rosji, przez co z innych kierunków było troszeczkę mniej brane? No to tak by problem. wskazywały dane rosyjskie. Bo Rosjanie sami szacują, że przez przeciekający ten szary eksport, no to oni tak około od 15 do 20 miliardów dolarów stracili. To dużo. To, no, tylko właśnie to jest problem z dostępnością danych, bo... No bo nie ma rosyjskich, nie, znaczy tych oficjalnych przynajmniej. Tak? To też bazujemy na tym, co... co, 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 co Jakiś tam szacunkach powiedzmy rosyjskich ekspertów, a to co pokazywać, na przykład dotyczące Rosji, też żeby było jasność, to nie są dane rosyjskie, tylko to są dane na podstawie tankowców, tak? Czyli Kepler podaje ile mniej więcej tankowców możemy obliczyć. Natomiast mogą się zdrafić tankowce, których Kepler nie ujmuje, bo nie mają włączonych, włączonej identyfikacji, tak? Ta, Flota cienia może tutaj w niektórych przypadkach uciekać, a więc może się zdarzyć, że coś. A również Vortexa, bo tam mamy Vortexa, liczy i Kepler, Rosję, i tam mogą być w mojej ocenie różnice, bo też, też widzimy, że oni inaczej liczą. Kepler troszeczkę więcej chyba nawet liczy niż Vortexa. Tak, ale o tyle pamiętam, jak zaczął się cały rozgardiarz w związku z imitem cenowym, to na początku te rozjazdy między poszczególnymi ag agencjami były bardzo duże. Aktualnie one się mocno, mocno ograniczyły, Zgadza więc gdzieś tam się to udało, udało się wyestymować. Pewnie zaraz o, o, o limicie nowym porozmawiamy, ale coś jeszcze miałem wspomnieć w kontekście. A, właśnie, dzisiaj widziałem e, jakiś artykuł w Washington Post, nie wchodziłem w, w szerzej, bo był za paywallem, ale widziałem tytuł, że e, taki dosyć krzykliwy, że amerykańska armia jeździ na rosyjskim paliwie, więc zakładam, że tam gdzieś. No, to z Grecji. Co tam. Tak, my o no tym tak. już mówiliśmy. Nie? Moim zdaniem, troszeczkę tak. tam nadmuchane, cały, tak jak powiedziałeś, bym się jakoś tym nie przejmował. Natomiast, zanim przejdziemy do pułapu cenowego, bo to jest istotne, myślę, i wielu tak naprawdę na to czeka, czy ten pułap cenowy wróci, czy nie wróci, co dalej, to powiedzmy sobie, co może czekać ten rynek ropy, jeżeli chodzi o. Ceny, no bo to też pewnie ludzi interesuje, czy będzie taniej na tych stacjach. No wiadomo, im ropa tańsza, to potencjalnie Orlen, tak jak powiedziałeś, powinien podążać za tymi trendami. Więc jak ty to, to widzisz, tak? Bo mamy, myślę, no oczywiście przy założeniu, że coś się na świecie nie wydarzy, tak? Nie wiem, konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje, tak? Czy, czy jakiś nowy się nie pojawi, tak. to co wiemy, tak? No bo. No, właśnie, bo przed nami jest OPEC. Spotkanie 20, odbędzie się 26 listopada, więc naprawdę zostało dosłownie kilka dni. I drodzy Państwo, dziś, jeśli chodzi o taki mój bazowy scenariusz, to Paweł tam mówił właśnie o opuszczonych spodniach mm -hmm. Arabii Saudyjskiej. Ja jestem w zdania, że Arabia Saudyjska stosuje typową taktykę kija i marchewki, gdzie właśnie marchewką jest to, że Saudowie. Zgadzają się na to, że oni biorą na siebie duży koszt i lwią część cięć. Natomiast kijem jest to, że to Arabia Saudyjska, natychmiastowo, jeśli zobaczy, że inni wykorzystują tę sytuację, może zalać świat łatwo dostępnym eksportem, bo ten eksport, podobnie jak, nie wiem, czy pamiętacie, sytuację w 2020 roku, kiedy cena ropy przebiła ten magiczny poziom zera i spadło do negatywnych, do ujemnych cen, to, to swoją drogą też, żeby, też może dobrze dobra żeby wyjaśnić, to nie jest tak, że ktoś dopłacał do cen ropy, tylko po to był ten spadek poniżej, żeby udało się technicznie zamknąć pozycję niektórych graczy, a to też nieważne. Natomiast właśnie wtedy pamiętacie, że Saudowie nie mogli się porozumieć z Rosją co do skali cięć, w związku z tym ogromnym spadkiem popytu w związku z pandemią, no i Chińczycy, i wtedy właśnie Saudowie użyli kija i zalali świat, zwiększyli natychmiastowo swój. Swój eksport i, i właśnie zmusili innych graczy do dostosowania się, do cięć. Finalnie było to 10 milionów baryłek. No i właśnie jest takie ryzyko, że Saudowie tym razem też to zrobią. Ja uważam, że to jest mało prawdopodobne, ale dopuszczam taki scenariusz, szczególnie jeśli byłaby jakaś presja z zewnątrz, bo to przy okazji limitu cenowego to się ładnie spina. O tym pewnie też za chwilkę. Natomiast, no tak, 26 listopada dużo się może wydarzyć. Jakbym miał pistolet przy głowie i miał powiedzieć, co się moim zdaniem stanie, to moim zdaniem te cięcia dobrowolne zostaną sformalizowane i inne kraje OPEC. Pamiętajcie, że od nowe, od inne kraje grupy OPEC Plus mają od nowego roku nowe kwoty bazowe. A chociażby z tego co pamiętam, Nigeria, Kongo, Angola, ich finalna kwota bazowa. Która będzie punktem wyjściowym do produkcji w kolejnym roku, jest jeszcze ustalana na podstawie tych ostatnich miesięcy, więc też te kraje wykorzystują tą, ostatni, tą ostatnią okazję, żeby sobie tę pulę na przyszły rok jakby zwiększyć. Więc, jeśli miałbym z pistoletem przy głowie wskazać najbardziej prawdopodobny scenariusz, to moim zdaniem Arabia Saudyjska formalizuje te swoje dobrowolne cięcia, rozszerza je na na po prostu na całą grupę, że te kraje mają produkować dokładnie tyle, ile wynosi cel bez, bez niekontrolowanych jakby dodatków do, do rynku. No i być może również Rosja zostanie jakoś w jakiś sposób pod to podpięta. Mhm. Znaczy ja myślę, że dużo też będzie zależało, ile oni wpiszą w budżecie na przyszły rok. No to już właśnie te decyzje myślę zapadają. Ale spodziewasz. Bo jeszcze jest jedna rzecz, o której też nie mówiliśmy, czyli no ta nowa rafineria w Nigerii, która też troszeczkę zmienia tam obraz. Tak mi się, przynajmniej mi się tak wydaje. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Natomiast no plany są dosyć szerokie, żeby. Pozyskiwać, pozyskiwa, znaczy, żeby eksportować paliwa, a pamiętajmy też, że rynek nigeryjski jest duży, tak? Tak. Jeżeli to... chodzi o paliwa, a więc oni będą w stanie być może cały rynek zaspokoić i jeszcze coś wysłać na zewnątrz. To, to też tak. się Myś... zmienia. My się Pawło chyba jeszcze wtedy nie znaliśmy, ale ja w 2022, hmm. szczególnie przed wybuchem wojny, bardzo mocno grzałem temat, że to, że za um, wzrost cen ropy w dużej mierze właśnie odpowiadają Angola i Nigeria, ponieważ tam spadek hmm. produkcji wśród tych krajów, które produkują powyżej jednego miliona, był bardzo istotny. Powodów jest wiele. Na pewno na pewno no, Nigerii. Niskie ceny. Tak. Tak, tak, tak. No, przede wszystkim też brak reinwestycji, tam dużo problemów politycznych, korupcja, te kwestie, wszystkie problemy problemów politycznych w Nigerii, właśnie w, w delcie Nigru, gdzie znaczna część ropy jest wydobywana i przez długi czas spotykałem się z nagłówkami, że przez. Jakby kradzież ropy Nigeria traci 30%. I to jakby też wyjaśni widzą, że to nie chodzi o to, że jakieś grupy 30% produkcji, czyli te 300 tysięcy baryłek, wynoszą gdzieś na plecach, tylko chodzi o to, że przez te incydenty, przez te grupy przestępcze, po prostu firmy jak Shell czy, czy inne firmy, które tam operują, po prostu zatrzymywały swoją produkcję na konkretnych polach. Też ciekawostka, i na pewno gdyby kogoś zapytać, kto, jaki kraj. Najmocniej ucierpiał na rewolucji łupkowej, to wszyscy powiedzieli, pewnie gdzieś tam Saudowie. No i faktycznie tam udział Saudów spadł z rynku przez to, ale procentowo to ropa łupkowa przede wszystkim wyeliminowała z rynku amerykańskiego ropę nigeryjską. Zobaczcie sobie na eksport z Nigerii do Stanów to tam jest gwałtowne załamanie i do tej pory Nigeria, jeśli chodzi o udział w amerykańskim rynku i podnie, to chodzi oczywiście o zbieżne gatunki, gatunki ropy. I może jeszcze Paweł, bo też wydaje mi się, że warto wspomnieć. Pojawił się w piątek czy w czwartek artykuł w jednych z. Z jakichś takich wiodących portali, typu Bloomberg czy Financial Times, że Saudowie zdecydują się na cięcia produkcji z racji na sytuację w gazie. I tu wydaje mi się, że można nawiązać do embarga, bo tutaj jest pełno też mitów, które, które wydaje mi się, że, że warto, warto wyjaśnić. Poczekaj, bo teraz ja się zgubiłem. Czy to było pytanie do mnie, czy chciałeś. No, y tak. no bo... Bo wiem, mamy no, chyba tutaj tutaj akurat mamy, mamy zgodę, tak, że tutaj żadnego jakiegoś dodatkowego embarga, ze względu na sytuację w Gazie nie będzie, tak? To to jest bardziej medialne jakieś tak, tutaj, drodzy Państwo, jeśli w słowniku można by było wrzucać jakiś realny przykład, to embargo z 1973 roku to jest po prostu słownikowa definicja nauczki. Bo drodzy Państwo, to co spowodowało, po pierwsze, po pierwsze też ważna że informacja, wzrost cen właśnie w 1973 roku nie wynikał tylko i wyłącznie z samego embarga. Mogę chwilkę, bo wydaje mi się, że to jest dosyć Pewnie. ciekawe. A po pierwsze. Jesteś gościem, możesz. Tak, tak, ale to trochę odejście od tematu, ale wydaje mi się, że na tyle hmm. ciekawe i mało spotykane w szerokim komentarzu, że warto. Po pierwsze, już Nixon w kwietniu 1973 roku, czyli kilka miesięcy przed wybuchem, przed rozpoczęciem embarga, już ostrzegał Amerykanów, że mogą, mogą spodziewać się jakichś braków dostaw paliw, a to wynikało z tego, że Stany były w ekstremalnie wysokim tempie wzrostu i po prostu podaż nie nadążała. Po drugie, sama... Sam wzrost cen ropy był już widoczny na dwa dni, z tego co pamiętam, przed rozpoczęciem embarga, a to dlatego, że to wynikało ze specyfiki tamtejszego rynku. Wtedy przemysł naftowy na Bliskim Wschodzie był kontrolowany przez tak zwane Siedem Sióstr, czyli największe firmy naftowe w tamtych czasach. I wtedy było tak, że nie było powszechnych wycen, kontraktów publikowanych na każdej stronie, tylko te siedem firm plus z totalem to 8, no to one kontrolowały cały proces od wydobycia poprzez finalną sprzedaż, więc tak naprawdę nikt nie wiedział jaka jest cena ropy na poszczególnym etapie, no a nie wiedziały też nawet kraje, w których te firmy operowały, bo takie kraje jak Arabia Saudyjska pobierały dużą procentem jedynie podatek od niekoniecznie realnej ceny ropy. No i chociażby szach Iranu naciskał na podwyżkę o 100% tych cen, saudowie chcieli nieco niższej podwyżki, finalnie stanęło na 70% i wtedy cena z dnia na dzień wzrosła o 70% przed jeszcze nałożeniem, przed nałożeniem embarga. I samo embargo miało masę konsekwencji, które tak naprawdę... No, Spowodowały ogromne problemy wśród krajów wydobywających ropę te, 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 które nałożyły embargo, bo chociażby pamiętajcie, że to właśnie przez wzrost cen w 1973 roku wydobycie rozpoczęła Norwegia, i, i w ogóle zaczęło rozpoczęto wydobycie właśnie na tamtych, tamtejszych rejonach, na Morzu Północnym, bo wcześniej wiedziano, że tam istnieje ropa, ale uznano, że jest za droga i nikt tam stamtąd nie będzie wydobywać, a to przypominam. Pozwoliło na wzrost produkcji o 3 miliony baryłek. Co więcej, też mimo wielu wcześniejszych protestów, udało się natychmiastowo przeforsować rurociąg z Alaski. To natychmiastowo dało również 2 miliony baryłek, chyba nawet nieco ponad. I w ogóle, gdyby zliczyć wszystkie kraje, które przed embargiem nie produkowały ropy, a Produkowały po embargu, to ich łącznie było ponad 15, z tego co pytam, albo 16, albo 17. Mhm. No, a, a później cała fala problemów, która spowodowała, że Arabia Saudyjska musiała zmniejszyć swoje wydobycie z 10 do 3 milionów baryłek. I tak naprawdę od tamtego momentu kraje, które brały udział w ramach AOPEC, nie mylić z OPEC, bo OPEC z tym nie miało nic wspólnego, no to te kraje już nie odzyskały swojego udziału w rynku, więc to jest tak bolesna nauczka, że nie wierzę szczególnie, że w zupełnie innym otoczeniu politycznym na Bliskim Wschodzie ktokolwiek zdecydowałby się na, na taki krok. Szczególnie, że pamiętajcie, tak naprawdę eksport z Zatoki Perskiej do Stanów jest w momencie no, marginalny w stosunku do poziomów z tamtejszych lat. Więc tak naprawdę takie embargo by przede wszystkim uderzyło w Chiny, w, właśnie w, w, w kraje właśnie po drugiej stronie, oczywiście również w Europę, ale w Stany na pewno nie tak mocno jak kiedyś. No i trzeba będzie powiedzieć też o tym, co się zmienia. Za chwilę powiemy o Copie, bo myślę, że to też by było powiązane, ale przed tym Price Cup, Bo tutaj są takie zapowiedzi, że przynajmniej ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Europy też. No, że price cap wróci. Jak Ty to oceniasz? Czy to jest realne, czy to nie jest realne? Widzieliśmy pewien popłoch po decyzjach tych czwartkowych. No właśnie. Tak, Jakie jest nałożono... Twoje zdanie? Tak. Nałożono... Bo ja mam sankcje... oczywiście swoje, tak, natomiast tak. może nie będę go zdradzał. Tak, nałożono sankcje na chociażby firmy z. z... Emiratów Arabskich, ale które tam transportowały ropę rosyjską powyżej limitu cenowego. Natomiast mnie bardziej zaciekawił ten artykuł Financial Times, który nie wiem, czy widziałeś, sugerował, że Dania miałaby w jakiś sposób zablokować trasy dla tankowców. Dla tych, widzisz, które... mówiliśmy, tak, to był jeden z głównych. Powiedziałem, że to jeden z najważniejszych w czwartek informacji w porannym cepie. To w Rosji o, tak. się bardzo mocno, że tak powiem, rezonowało. Yy, bo się trochę, znaczy trochę kpili z tego, a trochę się przestraszyli. Mi się wydaje, że, że można, można śmiać się dlatego, że po pierwsze, jeśli mówi, o, mówi dlaczego Dania, dlatego, że przede wszystkim cieśnienie duńskie, bardzo wąskie przesmyki, przez które przepływa około dwóch milionów baryłek ropy. No to jest bardzo dużo, bo to jest, no jeśli dobrze pamiętam, około 1 trzeciej całego eksportu ropy z Rosji. Bardzo dużo na względnie no, małych terenach. Możesz, można bardzo prosto policzyć. Masz Kozmino, tak, Noworosyjski, Primorsk. No to będzie. Podzielić na trzy i ci wychodzi tak z grubsza. Dokładnie. I to, co jest moim zdaniem pomijane bardzo często, to to, że zanim przejdziemy do samej Danii, to moim zdaniem jest to, że Rosji bardzo sprzyjały okoliczności w momencie tworzenia całego prawa z limitem cenowym, bo kupowali, Rosja kupowała statki, Indie, Chiny czy Rosja zapewniały ubezpieczenie, które omijały ten limit cenowy i Rosjanie mieli szczęście, ponieważ wtedy i przez długi czas cena rynkowa ropy była na tyle poniżej limitu cenowego, że oni mogli sobie spokojnie te swoje, swoje rozwiązania wdrożyć. A właśnie niskie ceny ropy spowodowały, że twórcy tego, tych ograniczeń czy zwolennicy myśleli, że to ograniczenie zadziałało, a w tym czasie pod, pod nosem tak naprawdę budowali, Rosjanie budowali cały system, jak będą omijać ten limit cenowi, kiedy cena już wzrośnie. No i jak widać, to się dzieje, bo, bo pomijając, że dwa, dwie trzecie całej floty, która transportuje rosyjską ropę, to jest flota cieni, to z tego, co tam widziałem w tym artykule w Financial Times, było właśnie skarga, że Prawie żadna, prawie żadna barełka nie jest sprzedawana poniżej e, limitu cenowego. No i teraz e, widziałem pomysły, jakie jak miałoby wyglądać, e, jak miałby wyglądać e, Przeciwdziałanie temu procederowi, no i z tego co wiedziałem, miało to być typowo biurokratyczne, czyli kontrolowanie dokumentów sprzedażowych przez jakichś duńskich urzędników. Tylko ja się zastanawiam, bo po pierwsze, za ropę płaci się przed załadunkiem. Przepraszam, przepraszam, nie płaci się przed załadunkiem, tylko płaci około tam 30 dni po załadunku, więc licząc tak na oko, to już statki lotnicze będą daleko już po za poza duńskimi. Tu różnie może być, znaczy. Dobra, no nie będę wchodził w polemikę z gościem, dobra. dobra. Tak, ale nawet Dlaczego? uznając, że, że, że płacą w momencie, kiedy statek wypływa. To przecież z tego, co wiem, i tak się często robi, że można przecież zawrzeć wiele różnych umów dotyczących jednego ładunku. I ta, i ta pokazywana władzą duńskim może na przykład wynosić właśnie 59,99 dolarów. To na mhm. pie, pierwszy rzut tak mi się daje. Z... Ale tu nie o to chodzi, Łukasz. Bo, Czyli... Dobra, dobra no to, yy, właśnie, to Może podyskutujmy, żeby to wyjaśnić. Tam mniej więcej pomysł jest taki. Ja akurat jestem też sceptyczny, ale to trochę może z czegoś innego akurat wynika, ale wyjaśnijmy, jaki jest pomysł, widzą. Pomysł jest taki, żeby Duńczycy sprawdzali, czy statek posiada ubezpieczenie zachodnie. Jeżeli nie posiada ubezpieczenia, to jest zagrożenie dla środowiska i wtedy taki statek, taki tankowiec mógłby być zatrzymany i cofnięty. Lub nawet aresztowany. I tutaj Duńczycy już rozmawiali, jeżeli chodzi o współpracę z NATO i z marynarką duńską. Oni nie chcą tego komentować oficjalnie, natomiast takie konsultacje się odbyły. I teraz wiesz, pomysł jest taki, żeby nie celnicy, czy tam nie jakoś tam papierowo, tylko żeby marynarka mogła zatrzymywać statki rosyjskie i tu była dyskusja na forach rosyjskich i też w prasie co się stanie kiedy statek się nie zatrzyma czy będą do nas strzelać nie? i to, 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 to że tak powiem długo dyskutowano tak, no i się śmiali że, że nie mhm. Tak, mhm. Że, że to są wiesz europejczycy to są jednak miękkie faje i w sumie nic nie zrobią im sobie dalej przepłyniemy oni się nie zachowają tak jak Turcy, bo zauważ, że Turcy zrobili embargo chwilowe i Rosjanie bali się dalej przepłynąć. Nie? Potem oni zdjęli te, 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 te areszty, ale był taki moment, że ich skutecznie zablokowali, no tak, mniej więcej nawet na tydzień, tak, w przypadku niektórych tankowców. No i tu oczywiście można by sobie wyobrazić podobną sytuację. Natomiast no, ja akurat jestem sceptyczny, chociaż, chociaż mogę się tutaj mylić, tak? I może się okazać, że duńska marynarka wraz z NATO będzie blokować te tankowce. No bo to, to jest jedyne takie faktyczne rozwiązanie, tak? No bo, A powiedz Paweł, o czy z punktu mówisz, widzenia hmm? prawa rosyjskiego, czy może być może również Unii Europejskiej, to robi różnicę, czy Duńczycy będą mieli zatrzymywać statki yy... Na przykład greckie, czy być może będą, nie, będą mogli mnie, nie będą mogli zatrzymać statków na przykład pod banderą kameruńską, bo tych afrykańskich wiemy, że pływa sporo. I jeszcze raz mówię: chodzi o to, że będą sprawdzać, czy dany statek, no to akurat jest proste do sprawdzenia, wiesz, czy dany statek ma ubezpieczenie zachodnie. Odpowiednie ubezpieczenie, bo yy, widzisz, większość tej floty jeździ bez ubezpieczenia. Bo żeby wykupić ubezpieczenie, i o to tutaj chodzi, zobacz, żeby wykupić tak, ubezpieczenie tak. zachodnie, musisz przestrzegać price capu. Tam było nawet z Indiami, że firmy, które tam brały od tych indyjskich banków i się próbowały ubezpieczyć, banki powiedziały, dobra, a jakiś dowód, że przestrzegacie price cap, bo inaczej nie dostaniecie tak finansowania i nie będzie można ubezpieczyć. No tylko właśnie pytanie. Jeżeli ciekawa... będzie flota cieni, no to ta flota cieni nie ma ubezpieczenia. A więc no, widzisz mniej więcej, co płynie, no bo masz identyfikację włączoną w statku, no i możesz bardzo szybko to sprawdzić, tak? Czy to jest zachodni statek? Czy ten statek, ten tankowiec, ma zgłoszone ubezpieczenie, czy nie ma zgłoszonego ubezpieczenia? No, ja cały czas jestem zdania, tak upraszczając, ale że dopóki kraje G7 chcą żeby rosyjska ropa płynęła, bo chcą, tylko chcą po niskiej cenie, to moim zdaniem jest niemożliwe wyegzekwowanie tego limitu. I ta ewentualna blokada duńska zakończy się fiaskiem, tak samo jak aktualna. Ja mam dwa sposoby. Wydaje mi się, że możliwe do realizacji, ale z dużym kosztem dla, dla, dla rynków. Pierwsze to no, oczywiście y, zepchnięcie cen w dół poprzez zwiększenie podaży, tylko do tego trzeba by mieć porozumienie z, z, z krajami Lotoki, przede wszystkim z Arabią Saudyjską, która nie tylko by. Obniżyła samą nie tylko by zwiększyła samą produkcję, ale by obniżyła te oficjalne ceny sprzedaży na rynki azjatyckie, żeby faktycznie ta ropa rosyjska przestała być atrakcyjna, jak to miało miejsce wcześniej przecież. No a druga opcja wydaje się, że bardziej nuklearna, hardkorowa, to właśnie wtórne sankcje na indyjskie banki. I to by powstrzymało indyjskie rafinerie przed kupowaniem rosyjskiej ropy. A chociażby pamiętajcie, że indyjskie rafinerie nie kupują ropy z Iranu właśnie przez powodu groźby nałożenia sankcji. I gdyby wyłączyć właśnie Indię z, z kierunku, z, z eksportu rosyjskiej ropy, to zostaje tylko i wyłącznie Chiny jako duży nabywca. To zabija te dyferencjały, które aktualnie rosły. No, ale wtedy spowodowałoby to wzrost cen brenta, więc no zaszkodziłoby Rosji, ale też zaszkodziłoby krajom G7, które, które są autorami tego porozumienia. Więc ja tutaj jedynie te dwie opcje widzę, tylko pytanie, które relacje są mocniejsze, czy Arabii Saudyjskiej z Rosją, czy Arabii Saudyjskiej z G7. Znaczy taka próba była ze strony Stanów Zjednoczonych, bodajże miesiąc temu do gadania się z Hindusami. Oficjalnie nic z tego nie wyszło, nieoficjalnie, może czegoś nie wiemy. Natomiast ja się akurat z tobą zgadzam, ale nie uważam, że to jest niemożliwe wyegzekwowanie tego przez Duńczyków. Natomiast ja jestem sceptyczny właśnie z tego samego powodu, z którego Rosjanie są sceptyczni. Wydaje mi się, że Unia Europejska, ani Dania jako sama sobie, ani NATO, nie ma ani tyle jaja, ani tyle siły, żeby coś takiego zrobić. No bo wiesz, to by się wiązało z tym, że trzeba by było zatrzymywać te statki. No byłaby eskalacja, tak? No a dokładnie, a co w momencie, kiedy się nie zatrzymają, nie? No, co w momencie, kiedy się nie zatrzymają, tak? I tak dalej, i tak dalej. No, no tam pewnie można jakoś ten statek przyblokować. No ale to jest użycie już marynarki wojennej tak na to. No i eskalacja w stosunku do Rosji a tu widzimy, że cały czas jest ze strony NATO i Unii Europejskiej i też Stanów Zjednoczonych taka ostrożna ta polityka, żeby tak. jednak nie eskalować w tym obszarze. Szczególnie, że pamiętajcie, że... No i tu Gdzieś... Rosja będzie, będzie grała na, 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 na twardo, tak? Bo dla nich zatrzymanie, jeżeli by, by, by się udało zatrzymać te statki właśnie siłowo... No to to jest wtedy olbrzymi problem, byłby olbrzymi tak, problem, no bo okazałoby się, że jest skuteczne narzędzie, nie? I, i, i wtedy wszystko by się posypało jak domino. Tak, no szczególnie, że pamiętajcie, to jest dwie trzecie, jeśli chodzi o całą flotę transportu, transport, transportującą rosyjską ropę, to jest, właśnie, to jest właśnie flota cieni. Tych wypadków ostatnio było sporo, między m.in. ten kameruński Turba, jak dobrze pamiętam nazwę. Mhm. Wcześniej przecież też nie tylko nie tylko te incydenty dotyczą statków rosyjskich, również te, które przewożą ropę irańską. To jest oczywiście ogromne zagrożenie dla, dla środowiska. to oczywiście nie mówimy o skali, jak, nie wiem, Deepwater Horizon czy, czy coś ten tym deseń, ale ale tak czy inaczej, no spodziewam się, że w tym. co tym na... so, wszyscy się spodziewają w końcu, ze względu na to, że te tankowce jednak są już wiekowe i te trasy są jednak dłuższe niż kiedyś, tej rosyjskiej ropy, no bo one lecą Indie, Chiny, nie? No i z Primorska dojechać do Chin to troszeczkę zajmuje jednak, tak? No, no i wszyscy się spodziewają w końcu jakiejś niestety katastrofy ekologicznej. O tym się cały czas mówi. Nie widzimy jeszcze takiej wielkiej, ale, ale to się może wydarzyć. I co wtedy? Bo to wtedy jest bardzo ciekawe, jak się Unia zachowa. No jeżeli by się okazało na przykład, że na, na, przykład na wodach europejskich gdzieś by się rozklaczył ten tankowiec, i coś złego by się tutaj wydarzyło, nie? Wtedy, wtedy zupełnie pewnie by inaczej podesz, kraje podeszły do tego price capu. I tego, takiego scenariusza, moim zdaniem, nie można wykluczyć, bo z każdym miesiącem wożenia w tak długich tras, statystycznie się to ryzyko przybliża. Tak, ja wrzucę w link, jeśli się uda, może, bo ci podeślę, Paweł, żeby wrzucił do opisu, Polityko zrobiło bardzo fajne zestawienie kilkunastu takich incydentów z, z, z tym, jak, wiesz, to jest gorący kartofel, co potem z tym zrobić, bo tak naprawdę zająć się tym musi kraj, na którego w wodach terytorialnych się ten, ten dany epizod zdarzył I, i kilka takich przykładów było i tam opisują chociażby Ca fakt, że to mnie na przykład zdziwiło, że chociażby, jeśli chodzi o kraje afrykańskie i właśnie statki, które pływają pod ich banderą, to tam jest jakiś absurdalny procent, w przypadku chyba Gabonu, to jest 95% tankowców Gabonu, czy całej floty w ogóle, powyżej tam jakiejś ładowności, przewozi właśnie ropę rosyjską, więc też mam jakieś takie już może wrodzone uprzedzenia co do jakości tamtejszej floty. Mhm. No dobra, słuchaj, czyli przewiduję, że ten price cap nie uda się wprowadzić i będzie na razie nieskuteczny. Albo na na ja, ja na ten moment podobnie bym widział, że moim zdaniem Stanom Zjednoczonych najtaniej byłoby się dogadać z Indiami i tu różne rzeczy można no, ewentualnie z Arabią Saudyjską. Natomiast no przez to, że mamy ten konflikt na Bliskim Wschodzie, to teraz jest to moim zdaniem też troszeczkę utrudnione, bo tam miał być deal, miał być deal hmm, razem z Izraelem, tak? No tutaj ten konflikt na razie troszeczkę pokrzyżował, albo inaczej. Myślę, że przesunął, tak. No bo myślę, że Arabia Saudyjska jednak chce się cały czas mieć ten parasol amerykański. I chce mieć jakąś tam stabilność, natomiast no nie może tego zrobić ze względu na obecną sytuację, która jest i pewnie czeka, aż to się kiedyś ustabilizuje. Tak, no co do, w co do Indii. To, tak, co do Indii, to przykład właśnie Iranu pokazał, że się da. Więc być tak. może na przykład będzie jakiś handel zamienny, czyli Amerykanie wyłączą z sankcji Iran i Iran będzie mógł wysyłać ropę do Indii, a w zamian będzie. No wiesz co, tam trafia ropa z Indii do mówię z Indii, z Iranu do Indii no, nielegalnie. Tak, minimalna skala problemu do Chin, nie? No do Chin tak, no bo do Chin zdecydowanie więcej. Natomiast też mówiono właśnie, jeżeli chodzi o październik, że no co się stało, że wiesz, Indie przestały tak w spocie kupować, no ktoś tam wszedł, tak? I okazuje się, że weszła Arabia Saudyjska, ale co z niższymi cenami? No, i podobno to nie jest ropa wiesz, arabska, tylko irańska, wiesz, farbowana, tak? I, I na to wszystko wskazuje. Oficjalnie jest to oczywiście z Arabii Saudyjskiej, nieoficjalnie jest to z Iranu. I to nie jest uh -huh. aż taki mały, jeżeli popatrzysz na te dane październikowe, to prawdopodobnie nie jest tego aż tak mało. Ale wracając, tak, czyli ten price cap ja uważam, że w tym momencie nie. Różnie się z tym, że uważam, że on miał sens na samym początku, bo też powodo i on był wygodny dla wszystkich oprócz Rosji, no. tak? Właśnie mi się wydaje, mój, że bardzo... dla Rosji też nie do końca się z tym zgadzam. Dla Rosji nie był wygodny, bo ten dyferencjał na początku był duży, tak? A więc to nie było fajne. Tak, ale może ja też wyjaśnię, bo być może byłem źle zrozumiany. Mówię o tym, że te warunki początkowe stworzyły świetny, świetny klimat pod właśnie budowę całego systemu na czas, kiedy cena ropy wzrośnie, prawda? Oto do tego zmierzam. I uśpiła czujność tak, znaczy, twórców ta, tego kraju. Tam playskapu. popełniono błąd, o którym często mówiłem, czyli był taki pomysł, żeby to był, tylko Amerykanie się nie zgodzili. I Europejczycy, w sumie też. Nikt tego nie chciał. Czyli taki kroczący mechanizm, czyli ustalamy, wiesz, 60, potem 55, potem, czyli tak, wiesz, takiego robimy squeeze'a i patrzymy. No i to by, to by pewnie sporo zmieniło. A tak, no to było na zasadzie, robimy 60, i we wrześniu jeszcze Jermak mówił wraz z tymi z Unii Europejskiej, że Price Cap działa. Nie? Już wszyscy wiedzieli, że nie działa, a oni twierdzili, że jest wszystko w porządku i że są bardzo zadowoleni. Nie? I Jermak jeszcze mówił, że trzeba to zmniejszyć do 20. Jak średnia była rosyjska wtedy we wrześniu 70 kilka, nie. No to wiesz, no to było tak, 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 tak jakieś, nie wiem, odrealnione, że aż, aż, aż bolało, tak? Była taka konferencja bodajże w Kijowie, gdzie oni dyskutowali, co dalej. I mniej więcej na końcu. Powiedzieli, że są bardzo zadowoleni. No, dlatego, moim zdaniem, kluczem do zrozumienia sensu price capu jest to i całego ambarasu wokół, że kraje G7 chcą ropy rosyjskiej. Tak. Chcą, znaczy, wiesz, co no, chcą taniej ropy, nie? Wszyscy nie chcą mieć wyższych cen, i tu jest jak gdyby problem, bo pewnie, jeżeli byśmy się pogodzili, że ta ropa tak, no to może moglibyśmy. Pogodzić, chociaż też, no to by wypływał, mielibyśmy ten szary eksport i tak dalej, nie? Ale Rosja pewnie jako państwo by mniej zarabiało, więcej by zarabiali pośrednicy i przemytnicy i może to o to by chodziło w tym wszystkim. To co, przechodzimy do Copu. Tak, tu może małe zastrzeżenie. Godzinkę. No. Tak, to może małe zastrzeżenie, bo e, zauważyłem, że no, polemika, e, czyli strasznie ten temat poraryzu, polaryzuje ludzi. E, to wystarczy wejść mm -hmm. na profil Jakuba Wiecha i niezależnie od sympatii, tam poziom ścieku, jak się wylewa w komentarzach, jest nie. nie, nie A, o no, copie tak mówisz? Czy... Mówimy teraz o copie, nie o państwie. Mówimy o tematach związanych A. z klimatem, bo to się będzie, będzie łączyć, prawda? E, no, tak czy inaczej, dla mnie to też chcę zaznaczyć, że. Polemika z polityką klimatyczną nie oznacza polemiki ze zmianami klimatu. To bardzo ważna rzecz, o której mam wrażenie, że wiele osób zapomina. I mnie osobiście, zawodowo przede wszystkim, nie tyle, co nie interesuje ocena, kto ma rację w tym sporze, tylko jakie to ma konsekwencje dla równowagi na rynku, no przede wszystkim ropy. I nie dlatego jest mi to obojętne, bo mam, nie wiem, trzy diesle w garażu. Tylko dlatego, że ta dyskusja jest właśnie nasycona emocjami, która mi, gdybym się w to zaangażował, mogłaby przeszkadzać w jakiejś rzeczowej ocenie rynku, bo by wchodziło jakieś właśnie życzeniowe myślenie. Natomiast to, co ja widzę, to fakt: po pierwsze, fiasko tej aktualnej polityki, która skutkuje tym, że w 2022 roku. Mamy rekordowe dopłaty do paliw kopalnych. I to nie jest wyciągnięta z rękawa kwota jakichś agencji związanych z rynkiem ropy, tylko to jest oficjalny raport międzynarodowego funduszu walutowego. A to jest o tyle zastanawiające, że te 7 milionów 7 bilionów, jak dobrze pamiętam, powinno iść na transformację. A mam wrażenie, że raporty międzynarodowej agencji energii i cała polityka ESG, może nie cała, ale w dużej części polityka tego zrównoważonego, zrównoważonego rozwoju, ona ma na celu nie promocję alternatywnych źródeł, tylko szczucie przeciwko inwestycjom w paliwa kopalne, no a dlatego jest to ważne, bo konsumpcja cały czas rośnie mimo prognoz, a brak inwestycji w rozwój, czyli często w utrzymanie w ogóle projektów, no, powoduje niedobory, z którymi mieliśmy do czynienia w, w ostatnim roku. Ja już to chyba u Ciebie kiedyś mówiłem, ale prezes Saudia Ramko został kiedyś zapytany przez właśnie kogoś z, chyba z, z którychś z tych agencji o, o to, dlaczego nie, nie korzystają z wolnych mocy, Tak, prezes Saudi Aramco został kiedyś zapytany o, o czemu nie korzystają z wolnych mocy, na które tak czekał przecież Zachód, a on, on odpowiedział, że jak on ma kogoś nakłonić do inwestycji w sektor, który według Raportów Międzynarodowej Agencji Energii w ciągu 7 lat skurczy się o 30%. No, mało atrakcyjny biznes, to, to zakładam, że każdy z widzów rozumie. No i teraz zbliża się kolejny szczyt klimatyczny, który się, nomen, omen odbędzie w Dubaju. No i trzeba być moim zdaniem uważnym na, na każde słowo, bo to, czego ja się spodziewam. To to, że rolę odpowiedzialnych w większym stopniu przynajmniej za transformację energetyczną przejmą właśnie te kraje, które wydobywają paliwa kopalne, no i zrobią to na własnych zasadach. No i to może mieć ogromny wpływ, nie tyle nawet co na aktualne ceny w jakimś krótkoterminowym. Podejściu, tylko w kontekście długoterminowych prognoz, no i to, że te raporty Międzynarodowej Agencji Energii nie będą powodować już takich negatywnych odczuć, przede wszystkim w tym środowisku inwestycyjnym. Nie mówię tutaj o tym, czyli sobie tam Janusz zagra na wzrost czy na spadek ropy, tylko bardziej chodzi o takie o capex, o. O po prostu skierowanie dużych funduszy w kierunku jakby rozwoju tych projektów związanych z wydobyciem. I to się już trochę dzieje, bo tych komunikatów ostatnio nie brakuje, ale chociażby Shell ostatnio zapowiedział, że będzie dosyć mocna, mocne przesunięcie kadrowe, bo chyba zapowiedział redukcję o 15% zatrudnienia w tych projektach związanych z niskoemisyjnością i przesunięcie tych ludzi do projektów najbardziej rentownych, czyli tych najbardziej rentownych projektów z wydobyciem gazu i ropy. To tak w dużym skrócie, jakie jest moje podejście do, do zbliżającego się kopa. Czyli optymistycznie? No, wydaje no, mi się, że po prostu, po prostu gdzieś tam trzeba zrobić krok wstecz, żeby zrobić krok do przodu, bo wydaje mi się, że właśnie za bardzo zochydzono paliwa kopalne, bez których nie byłoby mnie ani ciebie, ani żadnego z widzów, bo zapomina się, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ropę, o ropę czy, czy, czy węgiel, ale chociażby. Wyżywienie takiej ogromnej populacji bez nawozów, które pochodzą z gazu, byłoby po prostu niemożliwe. Mhm. I tak też jest taki, też to bardzo mocno podchwyciły jakieś właśnie proklimatyczne organizacje, skrajnie, bo na chyba w Brazylii prezes Saudi Aramco powiedział do, do tłumu, że celem Saudi Aramco jest to, żebyście mieli. Na co dzień uśmiech na swojej twarzy. I to, to, wiadomo, to było nawiązanie do tego, że każdy element życia jest związany z, z korzystaniem z paliw kopalnych. Więc no, ja uważam, że po prostu mamy we wzroście popytu na energię po prostu miejsca i na źródło odnawialne, które nie zastępują paliw kopalnych, tylko je na razie uzupełniają. No, i być może, na przykład, to tylko spekuluję, bo ja o, o kwestii y, typowo technicznych nie chcę się wypowiadać, ale być może na przykład na tym kopie zaproponują y, przedstawiciele biznesu naftowego, który zwykle był nieobecny na kopach, ostatnio przynajmniej. Być może świat skupi się na ograniczeniu emisji CO2, a nie na y, redukcji popytu. Kto to wie? Mm -hmm. Znaczy to myślę, że to trzeba jak gdyby troszeczkę urealnić, bo teraz trochę mamy tak, że świat sobie, a ideologia sobie, i, i to się jak gdyby nie zazębia. Tak ja z tym mam na chyba największy problem i cokolwiek powiem, no to, że tak jak ty powiedziałaś, tak? że, 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 atakuje, że atakuje tutaj. Tak, a ja chcę po prostu, żeby to było pragmatyczne i realne i żeby było możliwe do wykonania, bo to, to co widzimy, widzimy cały czas odwrotną sytuację chyba niż chcieliby te osoby właśnie nastawione ideowo, tak? A więc no, trzeba tą transformatę, transformatę transformację zrobić tak, żeby ona była możliwa do przeprowadzenia a nie mówić nie jest możliwa, bo są przeciwnicy, tak? No to, to trochę jest takie podejście i brnięcie wtedy w ślepą uliczkę i tak jak ty mówiłeś, no mamy teraz taką sytuację, że chcemy odchodzić od paliw kopalnych, a więc nie inwestujemy, a cały czas zwiększamy, tak? Dokładnie. Z roku na rok zwiększamy zużycie, tak? I, no I można zaklinać rzeczywistość, no ale tak jest. No i teraz sytuacja jest o tyle niedobra, no bo to prowadzi do, no nie wiem, do ślepej jakiejś uliczki, jak w moim odczuciu. Zobaczymy, no zobaczymy, co na tym copie będzie. Będą przedstawiciele. Może w końcu się coś zmieni, może faktycznie zaczniemy do tego inaczej podchodzić. Ja raczej jestem pesymistą tutaj, wiesz. A... Ja po prostu jestem ciekaw, co tam zostanie, bo otoczenie jakby tego copu jest jakby bardzo mocno w kontrze do tych poprzednich i do tej niepoprawnej. To, to prawda a, i, i, i uh -huh. a no zobaczymy. zobaczymy. Tak. Uh -huh. tak. Tak, fajnie, żeby widzowie też pamiętali, że transformacja energetyczna to jest proces inflacyjny. Politycy szczególnie po ostatnim okresie nie lubią inflacji, więc to na pewno wydaje mi się, że ta lekcja jakby nie przejdzie. Wiesz, ja nie lubię teorii spiskowych, ale ta mi się akurat podoba, że jeśli Arabia Saudyjska i kraje produkujące ropę celowo miałyby utrzymywać, nawet kosztem swoich wpływów, niską podaż ropy, żeby utrzymać cały czas zagrożenie wzrostu inflacji, bo utrzymanie cały czas wysokiej inflacji powoduje, że utrzymują się wysoko stopy. A jak się utrzymują wysokostopy, stopy, to projekty o niskim miedzie. Odchodzą do lamusa, a no na razie produkty, cała transformacja to są niskie jeldy, zielona energia daje bardzo niskie zwroty, więc im dłużej wyższe stopy, tym mniej ludzie chętni będą, inwestorzy będą mniej chętni do, do tych, do właśnie do, do skierowania swoich funduszy do, do tych sektorów. Więc no, bardzo jestem ciekaw tego, tego kopa znaczy no to jest pełna zgoda tak żeby zapewnić transformację trzeba zapewnić otoczenie takie deflacyjne ale nie tak że teraz mamy wahadło które się odchyla nie no bo teraz mamy tak że będziemy mieli troszeczkę na świecie bardziej deflacyjnie po dosyć dużych zwyżkach inflacyjnych co jest naturalne tylko żeby utrzymać taką tendencję i żeby te inwestycje w długim terminie dawały ci zwrot, nie? no bo co z tego, że wiesz, tam raz zobaczysz, nie, stopy spadną, potem znowu wzrosną, potem spadną, potem wzrosną, no i koniec końców, jak spojrzysz na 20 lat, no to ty na tej inwestycji jesteś do tyłu, no to jaki jest sens tego? Wiesz, no też ciekawa rzecz, że to jakby walka z ropą stała się jakby takim głównym punktem tej polityki klimatycznej, przynajmniej, przynajmniej tego, co, co ja czytam często w, w, w... W jakichś komentarzach czy, czy wypowiedziach ludzi. A to yy, pamiętajcie, że jeśli chodzi o wykorzystanie do celów energetycznych, to ropa ma minimalny udział to są jakieś promile. Yy, a jeśli chodzi o, o transport, to tutaj nie ma wielkich alternatyw na razie, prawda? Zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Zobaczymy, co z tym cop -em. Tak patrzę, czy już wszystkie tematy wykorzystaliśmy. Bo w większości rzeczach sobie powiedzieliśmy. Chyba, że ty chciałbyś jeszcze coś poruszyć. Nie, wydaje mi się, że chyba wszystko i, i bardzo chętnie może się na jakieś podsumowanie roku, czy na prognozy na początku na no styczniu mówimy, bo, bo wydaje mi się, że Jak ten rynek będzie cały czas bardzo ciekawy. Jak najbardziej zapraszam. No ja ze swojej strony za dzisiaj dziękuję. My nagrywamy to w sobotę wieczorem, a więc dla ciebie miłej nocy, natomiast dla widzów miłego poranka, ponieważ będziemy puszczać to w niedzielę rano. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują kanał, którzy są z nami, którzy wspierają kanał. Zapraszam do komentarzy. Piszcie, jak to widzicie? Czy te tematy ropy Was interesują? Jak to odbieracie? No ja ze swojej strony jeszcze raz Łukaszu wielkie dzięki, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie i kolejny raz gościsz na naszym kanale. To ja dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że widzowie coś z tego ciekawego dla siebie wynieśli. Jeśli, was, jeśli podobało, się wam, podobało wam się moje podejście do rynków, to oczywiście zapraszam na mojego Twittera. Łatwo znaleźć pisując Łukasz Skiba w wyszukiwarkę w Twitterze, więc zachęcam czy wiki się teraz, no przepraszam, zapominam cały czas. Mhm. I tam gdzieś staram się regularnie te najciekawsze rzeczy z rynku ropy, z jakimś moim komentarzem wrzucać, więc zapraszam. W opisie będziecie mieli link do profilu Łukasza. Ja ze swej strony jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się. Cześć. Miłej niedzieli. Do usłyszenia.